Co było najtrudniejsze w tej całej podróży, w tym programie? Jakieś takie wielkie zagrożenie? Zagrożenie. Nie czułyśmy się zagrożone, bo jakby produkcja rzeczywiście dbała o to, żeby nam nic złego się nie stało, ale najtrudniejsze, myślę, w tym programie były te sytuacje, na które nie miałyśmy wpływu, czyli właśnie to, czy ktoś nas teraz przenocuje, czy ktoś nas podwiezie z punktu A do punktu B. To były takie momenty, a resztę to już była nasza siła, chęć walki i współpraca. Dla mnie najcięższym takim momentem w programie było to, że pamiętam tą noc, kiedy po prostu spałam na ziemi i zobaczyłam, że jest brudno i ta kobieta nie miała nic, a była w stanie oddać wszystko i miała taką hojność, takie dobre serce w sobie i to było taki niesamowicie wielki kontrast, kiedy ktoś miał wiele i nie był w stanie dać nic, a ktoś, kto miał nic, po prostu był w stanie oddać wszystko i to był taki moment w programie, który mną najbardziej wstrząsnął, myślę, i mam nadzieję, że zostanie, albo może nie powinno zostać pokazane, nie wiem, ale wtedy naprawdę płakałam i to po prostu bolało mnie moje serduszko. To była jedyna sytuacja, w których uroniłaś łzy? Nie, no tych sytuacji to było naprawdę dużo takich sytuacji i też ten program naprawdę bardzo wiele nas nauczył. My na co dzień bardzo doceniamy wszystko to, co mamy i cieszymy się z małych rzeczy, ale po tym programie jeszcze bardziej doceniać po prostu wszystko, no bo tak naprawdę ci ludzie nie mieli nic i byli w stanie nam oddać wszystko i pomóc i skrajne po prostu niesamowite to jest, jak wiele się docenia, jak wiele wartości można wynieść z takiego programu, z takiego survivalu, bo jakby ja wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z wielu rzeczy i ten program trochę mnie uświadomił w wielu rzeczach i też dziękuję temu programowi, bo mam Gaję, która po prostu była tam zawsze przy mnie i mnie wspierała i doceniam jej po prostu chęci do tego, no bo to niektórzy by dawno rzucili plecakiem i wrócili do domu, a ty po prostu twardo trwałaś do końca. Bardzo się wspierałyśmy nawzajem, naprawdę. Karolina, uważam, że była tą silniejszą połową i niezwykle potrafiła zmotywować. Nawet kiedy sama nie dawała rady, to gdzieś tam sobie wmawiała, że damy radę. O, najlepsze było to, kiedy Karolina mnie pyta, nie możesz już? Bo już sama nie mogła. Ale sytuacja, że ja nie mogłam już, ale ja nie, u mnie nigdy nie usłyszy. No dobra, raz chyba było, że ja już nie mogę, że tak, to powiedziałam. I wtedy właśnie to wykorzystali, bo ja przez cały program nie mówiłam tego. I raz powiedziałam i to wykorzystali. Widzisz? Udałaś się. Cześć, tutaj Ernest i Małgosia. Zachęcamy wszystkich do subskrybowania kanału i zostawiania łapek w górę. Po prostu przeambitni.